A więc dzisiaj odnosimy się do tematu ukrzyżowania. Dzisiaj jest Wielki Wtorek i za parę dni będzie Wielki Piątek i celebrujemy wydarzenia bardzo dramatyczne właśnie Wielki Piątek, ukrzyżowania i śmierć Jezusa, Jego pasja. Gnostycy podchodzili to trochę inaczej niż tradycjonalny Kościół. Najpierw warto przypomnąć sobie, kim byli ci gnostycy. To nie była odmienna religia, to nie był żaden dziwny kult. Gnostycy tworzyli warstwę w każdym kościele. A więc w każdym kościele byli tacy, którzy próbowali wchodzić w misteria głębiej niż inni. I byli niektórzy, którzy byli na takim poziomie, że już poznawali prawdę swoimi zmysłami duchowymi. I oczywiście chcieli innych o tym nauczyć. Ale to różnie się udało. Czasami się udało, czasami nie udało. Gnostycy czerpali nie tylko z naszego znanego kanonu, ale tworzyli swoje własne dzieła i mieli różne inne tradycje, bardzo bogate, pochodzące od niektórych apostołów i też czerpali od filozofów platońskich i w Aleksandrii też czerpali z tego, co poznawali, co było wartościowe w egipskich tradycjach. A więc święty Paweł często mówił w swoich listach, specjalnie w liście do Koryntian pierwszym, że mówi i do tych uduchowionych, którzy już są dojrzali w duchu, no i do tamtych, którzy jeszcze nie bardzo kapują, o co chodzi. A więc mówił do tych, którzy już wiedzą, którzy mają poznanie i tacy, którzy jeszcze się nie dojrzali do tego. Gnostycy uważali się jako zupełnie włączeni w społeczeństwo chrześcijańskie, ale niektórzy z ojców kościołów myśleli inaczej, specjalnie święty Ireneusz, który w roku 1080 zaczął pisać polemiki przeciw gnostyków i chciał ich wyrzucić jak najszybciej z kościoła. No i tak niestety się stało i kościół moim zdaniem się dosyć właśnie stał się biedniejszy z tego, że nie była ta duchowa tradycja już. A więc po prostu oni byli tak jak każdy inny. Nikt nie miał inny kolor oczy albo nic innego. Po prostu podchodzili, byli ludzie w wspólnotach, którzy podchodzili do rzeczy głębiej. A więc według pism gnostyckich, które mamy, Jezus nie umarł na krzyżu, aby zadośćuczynić za grzechy ludzkie, ani za grzech Adama. Gnostycy uważali, że Bóg Najwyższy się nie obrażał na głupie czyny swoich dzieci, specjalnie za zjedzenie jabłka. A więc to dla nich wyglądało jako wielka bzdura. Ale uznawali, że coś bardzo ważnego się stało, właśnie w ukrzyżowaniu i potem zmartwychwstaniu Jezusa i że On przyszedł z wielką misją, ale ta misja była, żeby człowieka uwolnić od niewoli. Człowiek jest w niewoli, bo jest w stanie niewiedzy, nie wie kim jest, że jest dzieckiem Boga Najwyższego. Czytamy w Ewangelii Filipa na przykład.
Jezus Chrystus przyszedł, aby jednych wykupić, innych uratować, jeszcze innych wybawić. Obcych wykupił, uczynił ich swoimi. Przyjął na powrót tych, których dobrowolnie oddał w zastaw to, co było jego. Nie tylko gdy się objawił, oddał duszę dobrowolnie, lecz odkąd świat istnieje, oddał duszę w odpowiednim czasie zgodnie ze swoją wolą. Gdyż pozostawiono ją jako zakładniczkę, była w mocy rozbójników i wzięto ją do niewoli. On jednak ją uratował, odkupił ludzi zarówno dobrych, jak i złych. Tutaj jest obraz odkupienia. Co to znaczy? W dawnych czasach można było uwolnić niewolnika, po prostu zapłacić właścicielowi za niewolnika, odkupić i uwolnić. Oddać mu wolność. Mówi się, że dusza jest w rękach rozbójników. Pragnie być uwolniona. Dzisiejsi teologowie by powiedzieli, że ta niewola jest po prostu grzech. Jesteśmy grzesznicami. Moja wina, tak. Gnostycy raczej widzieli naszą niewolę jako nasze wcielenie w świecie materialnym. Mamy ciało materialne, dążymy za materialne rzeczy. Widzimy świat, nie widzimy świat duchowy. Dążymy za różne rzeczy, co świat uważa jako ważne. Nie wiemy, kim jesteśmy, ani po co tu przyszliśmy. Nie jest nasza niewola, nie jest rezultatem naszego grzechu. Jest to, co my nazywamy kondycja ludzka. Zbierałam tam do takiego specjalnego kosza. Okay. Materia tutaj to nie jest to, co fizyk studiuje. Jest to system, w którym znajdujemy się. System chaosa. A kto są ci rozbójnicy, od których musimy się uwolnić? Są to siły naturalne i duchowe, które nas trzymają w stanie niewiedzy, które nie bardzo chcą, żeby człowiek stał się wolną duszą. Można ich nazwać siły archoniczne, które stworzyły ten system, w którym znajdujemy się. Jeśli próbujemy się uwolnić od jakichkolwiek naszych materialnych podążeń, zobaczcie, jaką opozycję znajdziecie. To jest wielka opozycja, są naprawdę wielkie siły, które się sprzeciwiają właśnie tego, żebyśmy się stali wolni. Sami nie możemy się wydostać z naszego więzienia. No dlaczego nie? Dlatego, że jedyna energia, którą dysponujemy w tym stanie niewiedzy, jest nasze ego. Energia naszej tożsamości. A to jest słaba. Nasze wysiłki to są trochę jak próbując ruszyć wagon kolejny, stanąć w nim i popychać o ścianę od wewnątrz. Niewiele się stanie. Właśnie. I dlatego, że po prostu potrzebuje to zewnętrzną siłę jakąś. Mamy piękny obraz duszy w niewoli w tym poemacie Pisti Sophia. Sophia, jak może przypominacie sobie, to znaczy mądrość, widziała skarbnicę światła i tam chciała się dostać. I potem ona niestety siły, które nie bardzo ją lubiły, uwięzili ją i odprowadzili, aż ona upadła w miejscu chaosu. I tam jest uwięziona i jest taka siła, która ma głowę lwa, którą ją trzyma właśnie.
i dręczy. No i jak pamiętacie, ona śpiewa różne skruchy właśnie do światła. Ona odwraca się do światła, którego widziała w skarbnicy i nie zapomniała o nim. I przeczytam jedną część jednej z tych skruch, żebyście widzieli, jak zgubiona dusza się zachowuje. Zabrali moje światło, a moja siła uschła. Misterium, które niegdyś wiernie wypełniałam, uleciało z mojej pamięci. Już nic nie pamięta z wyższego świata. Głosy lęku i autadesa sprawili, że moja siła znikła. Jestem niczym samotny demon mieszkający w materii, w którym nie ma żadnego wewnętrznego światła. Stałem się duchem przeciwnikiem mieszkającym w ciele materialnym i nie posiadającym żadnej świetlnej siły. Stałem się dekanem, który znajduje się sam w powietrzu. No, wchłonęłam pot mojego ciała i łzy lęku swoich materialnych oczu, aby tak się nie zabrali mi moi przeciwnicy. No i potem, jak pamiętacie, Jezus do niej przychodzi i wyprowadza ją z chaosu, ale najpierw ona musi zaczynać go widzieć, a więc musi w niej obudzić się umiejętność wzroku, żeby ona mogła go poznać. I wtedy, kiedy może ją poznać, to wtedy on może ją wyprowadzić właśnie z miejscu chaosu do światła. Pistis Sophia to przedstawia naszą sytuację. Dusza, piękna rzecz, uwięziona w ciele, w świecie materialnym, gdzie nie widzi światła, skąd pochodzi. I potrzebuje wyzwolenia. I to wyzwolenie jest opisane w Ewangelii Prawdy, która odnosi się właśnie do tematu ukrzyżowania. I tutaj w Ewangelii Prawdy człowiek jest uwięziony przez taką moc, która nazywa się błędna myśl, no raczej błąd. O pochodzeniu błędu nie wiemy. Po prostu ona jest, ta błędna myśl. I to jest sytuacja bardzo podobna do Sofii. I czytam właśnie z akapitu 4 Ewangelii Prawdy. Oto Ewangelia, której szukają, a którą objawił doskonałym przez miłosierdzie Ojca Jezus Chrystus ukryte misterium. On oświecił przebywających w ciemnościach na skutek zapomnienia. Oświecił ich i wskazał im drogę. Ta droga, której ich nauczą, jest prawdą. Błędna myśl rozgniewała się, była zgnębiona i prześladowała go, lecz została pokonana. Przybito go do drzewa. Stał się on owocem poznania Ojca, który nie zniszczył jednak tych, którzy z niego zjedli, a raczej sprawił, że ci, którzy zjedli z niego, uradowali się jego odkryciem. On odnalazł ich w sobie, a oni jego odnaleźli w sobie, niepojętego, niewyobrażalnego, doskonałego Ojca, który stworzył wszystko, którym wszystko istnieje i którego wszystko potrzebuje. On bowiem zachował w sobie doskonałość, którą nie wszystkim jeszcze objawił. A więc skutkiem błędnej myśli przybito Jezusa do drzewa. To prawda? Właśnie, przecież działała ignorancja tych, którzy go ukrzyżowali. A jaki skutek? To nie był zły skutek, bo on stał się owocem poznania. Dzięki ukrzyżowaniu poznanie stało się możliwe człowiekowi.
A więc to poznanie Ojca, który nie zniszczył jednak tych, którzy z Niego zjedli. A więc tutaj mamy dwa obrazy. Pierwsze to drzewo, z którego Adam zjadł. Ciekawe, że mówił o Adamie, a nie o Ewie, ale mniejsze o to. Ale też jest to drugie drzewo, do którego Jezusa przybito właśnie. To jest ukrzyżowanie. I jest tu porównane jest drzewo poznania skutkiem, który był śmierć i drugie drzewo, przez które człowiek poznaje Ojca. Trzeba śmierć tutaj rozumieć w sensie przenośnym. Oczywiście w Księdze Rodzaja Adam stał się śmiertelny, ale on także stał się uwięziony. To uwięzienie w materii to była jego śmierć. On spadł właśnie w stanie amnezji i dopiero kiedy ukrzyżowano Jezusa, to stał się Jezus owocem poznania. I człowiek mógł, każdy człowiek miał wtedy umiejętność poznania go. Teraz, według Ewangelii, w momencie śmierci Jezusa było w kosmosie wielkie zaruszenie, taki wybuch kosmiczny. Jest opisane, że w świątyni zasłona była rozdarta. Groby pootwierały się, martwi z nich wyszli. W jednych z tekstów Nag Hammadi, to nazywa się traktat Seta. Niestety nie mam przekładu, nikt jeszcze nie przełożył na polski język, ale wam przeczytam część, którą przełożyłem. Małą część, która odnosi się do ukrzyżowania. I w tym tekście Jezus mówi w pierwszej osobie właśnie o ukrzyżowaniu, ale bardzo ciekawie, że chociaż mówi w pierwszej osobie, mówi o siebie jako osobę na krzyżu, jako osobna postać. Możemy potem w dyskusji o tym porozmawiać, dlaczego był. I w tym traktacie, traktat Seta nazywa się, pisze, to był mój krzyż, którego świat nie przyjął, moje pozorne wywyższenie, mój trzeci chrzest w objawionym obrazie. Trzeci chrzest. Pierwszy to jego urodzenie, drugie to chrzest w Jordanii, a trzecie to ukrzyżowanie. I co się stało w tym momencie? Gdy uciekli przed ogniem siedmiu władz, siedmioro władzy to są władze tego świata, tak jak siedem planet. A więc gdy uciekli przed ogniem siedmiu władz, a słońce mocy władców zaszło, ogarnęła ich ciemność i świat stał się ubogi. Potem jak związali go wieloma więziami, przybito go do krzyża i przymocowali go czteroma gwoździami z mosiądziu. Zasłonę swojej świątyni rozdarł rękami, nastąpiło drżenie, które ogarnęło chaos na ziemię, bo dusze, które były we śnie poniżej, zostały uwolnione i powstały. Szły śmiało, zrzuciwszy zazdrość niewiedzy i nieuctwa obok grobów umarłych, przyoblekły się w nowego człowieka, poznały tę doskonałość, błogosławioną jedność wiecznego i niepojętego Ojca i nieskończonej światłości, którą jestem ja. Gdy przyszedłem do swoich, zjednoczyłem ich ze sobą. Nie było potrzeby wielu słów, bo myśl nasza była ich myślą. Dlatego oni wiedzieli, co mówię, bo radziliśmy się w sprawie zniszczenia władców i dlatego wypełniłem wolę Ojca, którym jestem ja. A więc to piękny obraz. Dlatego wypełniłem wolę Ojca, którym jestem ja.
Jezus i Ojciec jednym właśnie. A więc tutaj obraz uwolnienia. Uwolnienia z niewiedzy przez poznanie. Ci martwi, którzy się budzą, to nie są dosłownie trupy. Śmierć dla agnostyków to określa stan niewiedzy o Ojcu, życie bez gnozy, bez możliwości poznania. Siły naturalne trzymały człowieka w niewoli. Opisano je jako siły kosmiczne, ale tak się można ich nazwać siły psychiczne. Nasza historia, nasze kompleksy, nasze ego, które wywyższa się, strach, to też trzyma nas w niewoli. Strach i nadzieja. Ile katolików znam, którzy strasznie się boją piekła. Żyją w stanie strachu. I nawet na śmierci nie chcą zostać, boją się osądu, że będą osądzeni. A więc jest ten strach. Kiedy jest strach, to dusza nie może być wolna właśnie. I tutaj właśnie jest możliwość uwolnienia się od strachu. To są rzeczy, co należą do ego i trzymają nas i dlatego nie jesteśmy wolni. Są także przepisy, które śledzimy, a które nie są duchowe specjalnie. I te więzi właśnie rozerwano. Zasłona została rozdarta, a człowiek zwyczajny, nie tylko kapłan, miał dostęp do święty świętych. Czym jest wyższe ja? Jaźń. Paweł określał jako Chrystus w nas. I Ewangelia Filipa to następująco opisuje. Zasłona świątyni została rozdarta, aby objawić komnatę oblubieńców będącą obrazem tej, który jest na wysokościach. Zasłona była rozdarta od góry do dołu, aby ci z dołu mogli wchodzić do góry. I dalej pisze, zasłona była rozdarta nie tylko od góry, aby otwarte były wyższe światy, ale też tylko od dołu, objawiając jedynie niższy świat, rozerwała się od góry do dołu. Wyższe światy otwarły się dla nas przebywających na dole, abyśmy mogli wejść do tajemnicy prawdy. Temat uwolnienia właśnie i jest pięknie też opisana w naszej tradycji i w naszym tradycjonalnym kościele w temacie Wielkiej Soboty, kiedy Jezus wstąpił do piekieł. Jest to opisane w Ewangelii Nikodema i innych apokryficznych pism, że po śmierci Jezus wstąpił do piekieł, dosłownie złamał bramę piekielną i wyprowadził dusze tam przebywające. Jest piękna scena w Ewangelii Nikodema i to jest dialog pomiędzy Panem Piekła, który tam trzyma porządek i trzyma bramę zamkniętą, i diabłem, zanim Jezus tam się zjawia. I Pan Piekła przeklina diabła, że spowodował ukrzyżowanie Jezusa, no i za chwilę Jezus przyjdzie i będzie katastrofa. I tak właśnie zdarzyło się. Jezus przyszedł i złamał bramę piekielną i uwolnił tych tam przebywających. Jest to bardzo stara tradycja, która istniała zanim powstała późniejsza teologia, że w piekle przebywali wszyscy prorocy i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest opis tego, co się właśnie skutek wydarzeń na Kalwarii było właśnie uwolnienie duszy ludzkiej i możliwość, żeby dusza ludzka właśnie poznała wyższe transcendentalne światy. Co przedtem było ograniczone tym, którzy praktykowali religie misteryjne.
nie było to ogólnie możliwe. I coś w psychice ludzkiej, moim zdaniem, się właśnie zmieniło w tej chwili. Ewangelia prawdy dalej opisuje zbawienie człowieka i to właśnie bardzo ciekawy sposób, że Jezus przyjął księgę życia. Co to jest księga życia? I przeczytam to wam. Przyszedł pomiędzy nich jak nauczyciel w szkole. Za nimi wszystkimi przyszły małe dzieci, które mają poznanie Ojca. Kiedy staną się silne, nauczą się, jakie jest oblicze Ojca. One poznały i zostały poznane, doznały chwały i oddawały chwałę. W ich sercach objawiła się żywa księga żyjących, napisana w myśli i umyśle Ojca, która przebywała z Nim w Jego głębi od stworzenia wszystkiego. To księga, której nikt nie mógł przyjąć, bo była przeznaczona dla tego, który miał ją wziąć i zostać zabity. A więc ta księga to jest instrument zbawienny, zbawienia. To jest obraz, który trzeba zobaczyć, których to jest księga, w którym wszyscy właśnie mamy swoje miejsce pisane. I dopiero mogła być otworzona właśnie przy ukrzyżowaniu Jezusa. I dalej właśnie czytamy. Nic nie mogłoby być objawione tym, którzy wierzyli w zbawienie, gdyby nie pojawiła się właśnie owa księga. Kochający i wierny Jezus cierpliwie zniósł cierpienia, by mógł przyjąć księgę, wiedział bowiem, że jego śmierć jest życiem dla wielu. Tak jak majątek zmarłego Pana jest ukryty, zanim otworzy się testament, tak też wszystko było ukryte, kiedy Ojciec wszystkiego był niewidzialny. Jedyny sam w sobie, w którym wszystkie ścieżki mają swe źródło. Po to właśnie Jezus objawił się i przyoddział się w tą księgę. A więc księga jest takie ubranie. I Jezus przyoddział się właśnie w tą księgę. Bardzo piękny obraz właśnie tej księgi. I dalej. Przybito go do drzewa, a on ujawnił testament Ojca na drzewie. O wspaniałą nauko! Upokorzył się aż do śmierci, chociaż był oddziany w życie wieczne. Zerwał z siebie łachmany śmiertelności, aby przyoblec się w niezniszczalności, której nikt mu nie może odebrać. Tutaj mamy także obraz Jezusa, człowieka, nosząc ciało materialne, cierpiącego, przynajmniej jako człowieka, objawił testament, w którym my jesteśmy wybrani dzieci Ojca Żywego. I odziedziczymy Królestwo Niebios. To jest właśnie sens ukrzyżowania. Nie żeby zapłacić za jakieś grzechy, ale żeby objawić testament nam, kim jesteśmy prawdziwie. Dalej warto sięgać do innego pisma, żeby patrzeć w inny sposób trochę na tym, co się działo na Golgocie właśnie w czasie ukrzyżowania. I sięgam właśnie do takiego poematu w dziejach świętego Jana. I może pamiętacie, że to jest to dzieło, w którym zanim Jezus poszedł do ogrodu oliwy, to zatańczył ze swoimi uczniami.
tworzył krąg i potem z uczniami zatańczył. To był taki obrzęd bardzo wczesny, stał się dookoła tego. I opowiedział im, że muszą przez taniec rozumieć właśnie cierpienie jego i jego męka. Ale potem właśnie Jan, który to opisuje, opowiada, co on przeżył. Ja jednak, choć widziałem początek jego męki, nie mogłem zostać do końca, ale uciekłem na Górę Oliwną, płacząc nad tym, co się wydarzyło. Widział, jak Jezus był wydany, potem ukrzyżowany i uciekł. On nie mógł patrzeć na to. Jak wiecie, wszyscy uczniowie uciekli, z wyjątkiem Marii Magdaleny. Ona została właśnie najwierniejsza. Ale to jest też coś, co warto przypomnieć sobie. Ale dalej o Janie. A kiedy został zawieszony na drzewie krzyża, o godzinie 6:00 ciemność ogarnęła całą ziemię. A mój Pan stanął w środku jaskini, napełnił ją światłem i powiedział: Janie, dla ludu na dole w Jerozolimie jestem ukrzyżowany i przebity włóczniami i czniczniami, przepraszam, aż do picia dali mi ocet i żółć. Tobie jednak mówię, słuchaj tego, co mówię. To ja włożyłem w twoje serce sens wstąpienia na tę górę, abyś usłyszał, czego uczeń powinien się nauczyć od mistrza, a człowiek od Boga. Po tych słowach pokazał mi postawiony krzyż światła, a wokół niego ogromny tłum, wszyscy w jednej formie i podobnego wyglądu, a na krzyżu inny tłum, nie mający tej samej postaci. I ujrzałem samego Pana ponad krzyżem. Nie miał on jednak kształtu, ale tylko jakby był głosem. Jednak nie tylko ten głos, którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale jedyny w swoim rodzaju dobry i prawdziwy Bóg mówiący do mnie. Janie, trzeba by ktoś słyszał tę rzecz od mnie, bo pragnę tego, który by mógł je usłyszeć. Ten krzyż światła nazywamy przeze mnie ze względu na was czasami słowem, po grecku logos, czasami umysłem, nous, czasami Jezusem, czasami Chrystusem, czasami drzwiami, czasami drogą, czasami chlebem, czasami ziarnem, czasami zmartwychwstania, czasami synem, czasami ojcem, czasami duchem, czasami życiem, czasami prawdą, czasami wiarą, czasami łaską. Krzyż tu przedstawia całość, pełnię. Krzyż jest obrazem jaźni. Jest to instrument zbawienny jak księga życia, to co nas zbawia. I to ma wszystko w nim. To nie jest krzyż materialny, ale obraz pełni. Ale jak określić pełnię i jak określić jaźń? W Ewangelii świętego Jana poczytacie, że 7 razy Jezus mówił, kim jest, jam jest, a więc światło, drzewo życia, szczep winny, drzwi, zmartwychwstanie, droga, a więc 7 razy, chleb życia też. I tutaj jest podobny język. I to właśnie, kiedy człowiek sam może powiedzieć, jam jest,
To jest znak, że człowiek jest uwolniony. I może utożsamić się właśnie z jaźnią i z tym, kim Chrystus, to, co On przedstawia właśnie o sobie. Dalej czytamy parę zdań jeszcze. Ale to nie jest drewniany krzyż, który ujrzysz, kiedy zejdziesz stąd. Ani ja nie jestem tym, który jest na krzyżu. Ja, którego teraz nie widzisz, lecz tylko słyszysz głos. I Jezus Janowi pokazuje inny krzyż. Nie ten, na którym się wydaje, jest ukrzyżowanym. To, co Jezus Janowi przedstawia, jest, że to, co ludzie widzieli, to nie było to, co w rzeczywistości działo się. To było cielesny, materialny obraz. Widzieli człowieka cierpiącego i umierającego na krzyżu, ale z punktu widzenia świata duchowego coś o wiele większego się właśnie zdarzało w tym momencie. I dlatego właśnie też, to jest ciekawe, w tym pierwszym odcinku, który czytałem, Jezus mówi jakby o tym na krzyżu jako osobna osoba nawet, że to się stało jemu, ale ja jestem właśnie tu, poza tym wszystkim. No i dalej on tłumaczy Janowi. Otóż tłum o jednym obliczu, który jest wokół krzyża, to niższa natura. A ci, których widzisz na krzyżu, jeśli nie mają jednej postaci, to dlatego, że jeszcze wszystkie członki tego, który stąpił, zostały pojęte albo zgromadzone. Ale kiedy wyższa natura, lud, który posłuszny mojemu głosowi przychodzi do mnie, zostanie wzniesiony wtedy. Ty, którym teraz mnie słuchasz, staniesz się nim i nie będziesz już tym, czym jesteś teraz, ale ponad nimi, tak jak ja teraz jestem. Jest ta niższa natura nasze ego i wyższa natura naszą jaźń. Zasłona była rozdarta. Zupełnie od góry, od dołu, do dołu. I mamy właśnie wtedy kontakt z wyższą naturą. I to jest przedstawione właśnie Janowi jako ten krzyż światła, który ma wszystko w nim właśnie. I to jest obraz całości, którym jesteśmy też my. I potem dodaję. Zatem nie cierpiałem, jak o mnie mówią, tylko poniosłem tę mękę, którą pokazałem tobie i innym tańcząc ją. Życzę sobie, aby ją nazwać misterium. Czy Jezus cierpiał, czy nie cierpiał? Według jednego czytania dzisiaj cierpiał. Według drugiego, ja myślę, że trzeba to rozumieć, że człowiek, bo pamiętajcie, że mówimy o Logosie, który wcielony, że ciało i Jezus właśnie materialny cierpiał i umarł, ale wyższy Logos był uwolniony. Dlatego ale ludzie nie rozumieli to. I dlatego są niektóre te apokryficzne pismy, które mówią, że Jezus był ponad krzyżem i śmiał się bardzo głośno. Śmiał się z czego? Z głupoty ludzi, którzy nie rozumieli, o co chodziło właśnie. I myśleli, że zabijali go naprawdę. Ale nie zabijali, zabijali po prostu cielesny instrument.
ten. A więc moim zdaniem cierpienie fizyczne w tym wypadku to nie jest istotne. Nasze prawdziwe cierpienie, które mamy, to jest skutek naszego oddalenia się od źródła. To jest, co my nazywamy kondycję ludzką i stan niewiedzy. To jest nasze cierpienie i to jest nasz krzyż, który nosimy się. Ale w tym właśnie dniu Wielkiego Piątku trzeba przypomnieć, że to jest, że ukrzyżowanie to jest obraz uwolnienia człowieka właśnie z tego stanu niewiedzy i otwieranie drzwi do i wejście do wielkiego misterium świątyni poza zasłoną i już, że to jest droga wolna i każdy może tam wyjść. Tyle chciałem właśnie dzisiaj wam przekazać. Dziękuję bardzo za waszą uważność.